Siemaneczko, przyszła kolej na mnie, na nagranie tego glitcha, na to nielimitowane RP. Miało być prywatne, nie jest. Dzięki takim gwiazdom jak gwiazda memów, czy innych chełpiących się na subskrypcje i wyświetlenia. Miało, było prywatne, było, wyciekło, miało zostać na Twitterze, nie zostało, no bo trzeba zdobyć suba, minutę wyświetleń, no cokolwiek, no niestety, dobra, do glitcha potrzebujemy agencje odblokowane, telefon do Franklina i zlecenie zabójstw. Ja tu pokażę metodę we dwóch na AFK, żeby nie liczyło wam czasu. Solo do obejrzenia jest Ubucha i UPI. Także przechodzimy teraz do wideo. Więc tak, ja tu pokażę, jak ja pomagam znajomemu, ale równie dobrze ja mogę być hostem, ja nabijać sobie RP, a znajomy będzie w mojej organizacji pomagał mi. Ale ja tu pokazuję z perspektywy, jak ja pokazuję znajomemu. Rejestruję się do SecuroServe, zapraszam go, dzwonię do Franklina i liczę się z tym, że jak odbiorę telefon, dostanę zlecenie, żeby zabić tą gwiazdę popu. Tu w ogóle kluczem w tym, żeby nie liczyło nam czasu, bo to o to chodzi, żeby nie liczyło czasu, jest otwarte menu interakcji. Dobra, zadzwoniłem, proszę o zlecenie zabójstwa. Jeżeli dostanę dobre, to mój znajomy je widzi od razu, jakie ja mam. Jeżeli chujowe, no to idę na kreatora i wracam do znajomego na sesję. Bo znajomy, będąc u mnie w organizacji, już widzi, co ja dostaję. Rozmowę telefoniczną można pominąć klikając X lub A, zależy jaka platforma. Ale jak jesteście ze znajomym na słuchawkach, to wam powie, że to nie ta misja. Jak ta, no to pomijacie rozmowę telefoniczną X-em lub A i od razu włączacie interakcję. Wy jako hości. Wtedy wam się ta akcja nie zacznie się odliczać czas, nie pokaże wam znacznika tego gościa, którego trzeba odszukać tam, złapać. No i znowu wróciłem do znajomego na sesję. Znowu zapraszam go do tej swojej organizacji, dzwonię do Franklina. Znajomy, tam pokażę jego okienko. Znajomy przyjmuje te moje zaproszenie. Ja odbieram ten telefon i znajomy już widzi, co ja mam. I mi mówi, że jest gwiazda popu. Pomijam rozmowę, od razu włączam interakcję. Teraz najlepiej znajomemu przez menu interakcji wezwać mobilne centrum operacyjne. Jak klikniemy wezwij mobilne, też od razu menu interakcji. I my na tym zostajemy. Blokujemy sobie kamerę, żeby nam się kręciła w kółko i co jakiś tam czas się ruszmy kroczek do przodu czy do tyłu. I my już nie dostaniemy, że rozpoczęło się. To jest okienko od znajomego od momentu, gdy odebrałem telefon. Odebrałem telefon. Jest gwiazda popu. Co tam wezwałem mobilkę i znowu interakcja. No i tu przyspieszę już, jak jadę. Biorę to wezwane mobilne, bo tu moja drugie konto, druga konsola. Co tu trzeba zrobić i jak to zrobić najlepiej, żeby było to RP? No tu nie musimy tą wezwaną mobilką wcale tego robić. Możemy to jechać Night Sharkiem, Insurgentem, jakimś tam autem bojowym na wysokich kołach najlepiej, żeby najechać na tego typa i stać mu najlepiej na klacie czy na plecach. To przyspieszę już dumą, jak go tam ganiałem za nim po mieście. Gdzie to jest metoda we dwóch, te solo AFK, które tam jest pokazywane, że kurwa zostanie 30 sekund do końca, tam kurwa zabij się szybko, przejdź na karty Shark i spamuj se góra, dół, góra, dół, czy góra, góra. A i tak wyjdzie z kart Shark, to ci pokazuje level, że ci nabija od którego miałeś do momentu, którym się zabiłeś, także chuja to daje. To jest najlepsza metoda, gdzie nie odlicza czasu w ogóle w tej misji. No i dobra, wracamy. Jak dorwaliśmy gościa, wysadzamy go z samochodu.
A tu chciałem odjechać, bo ten zjeb potrafi czasami wsiąść do niego i jechać nam dalej. No ale jak już go wysadziliśmy, bierzemy MCO i go delikatnie musimy teraz obalić i najechać na niego kołem. Przewracamy typa, najeżdżamy na niego przednimi czy tylnymi kołami i najlepiej stanąć mu na brzuchu, zależy jak leży, albo na plecach. Wtedy RP będzie wam nabijane co chwilę. Nie, że pasek się tam pojedynczo zapełnia, tylko o, ja tu stanę jak najdalej jemu na klacie i RP zapełnia mi się tym, raz doda, drugi raz doda, trzeci raz doda, bang i level up. I znowu cyk, cyk, cyk. U niektórych jest to wolniej, u niektórych jest to szybciej. To już zależy naprawdę jak się na nim stanie, ale trzeba go delikatnie przewrócić, delikatnie najechać, żeby go nie zabić. I jak najlepiej stanąć, mówię, na plecach, klatce piersiowej. I RP wtedy leci tak jak tu u mnie, albo nawet i szybciej. Teraz tak, no to ja tu byłem hostem, nie mogę już opuścić sesji, bo pomagam mojemu członkowi organizacji, ale jeżeli to ja jestem hostem i ja chcę nabijać sobie level, a biorę tylko ziomka do pomocy, żeby on mi po prostu typa zlokalizował, no to wtedy jak już go znajdziemy, najedziemy na niego my jako hości. Nie wiem, nie próbowałem, ale podejrzewam, że znajomy, jak już nam go zlokalizujemy, go złapiemy, najedziemy na niego, nie wiem, może znajomy, może opuścić sesję, a my zostaniemy wtedy sami z rozpoczętą misją bez odliczania czasu. Ale nie testowałem. Pozdrawiam, elo.